Wiecie co? Tak sobie ostatnio marzyłem. Tak sobie ostatnio marzyłem, że jakbym doszedł do władzy w Polsce, albo nawet na całym świecie, jeszcze lepiej, to wprowadziłbym taki reżim panelowy. Wszędzie w otaczającej nas rzeczywistości byłyby panele. Wszystko jedno, czy chcielibyście dostać się do jakiegoś budynku, czy chcielibyście przejść na drugą stronę jezdni. Zawsze waszym oczom w takiej sytuacji ukazywałby się panel z losowo wygenerowaną zagadką. I musielibyście tę zagadkę rozwiązać, jeżeli byście chcieli kontynuować jakieś wasze działanie w takiej rzeczywistości. Jaki to byłby piękny kraj, nie? Jaki to byłby piękny świat. Wyobraźcie sobie na przykład, ktoś musi dostać się do toalety za potrzebą. Wszystko jedno, czy go mocno ciśnie, czy nie, na drzwiach znajduje się panel, na przykład z zagadką wygenerowaną losowo 10 na 10, i wszystko jedno, czy on tam przeskakuje z nogi na nogę, czy nie, czy jest wszystko w porządku, ale musi rozwiązać taki panel. Inaczej nie dostanie się i tej potrzeby nie załatwi. Ludzie, którzy nie mogliby się dostać do toalety w taki sposób zbyt często, byliby w takiej niszy społecznej. Chodziliby tacy brudni, zaśmierdzeni, ludzie omijaliby ich szerokim łukiem. To by była taka zdeklasowana grupa społeczna. Umieszczenie takich paneli na lodówkach spowodowałoby, wedle Darwina, wymarcie jednostek słabych, po prostu wymarłyby z głodu. Panelizm, tak bym nazwał taki ustrój. Jakie to byłby, zobaczcie, piękny świat. A oto kolejny odcinek Zagrajmy w The Witness. Porobimy sobie dzisiaj kolejne zagadki panelowe. No tutaj mamy zagadki panelowe, taki ciąg zagadek panelowych. Musimy znaleźć sobie panel zaczepny, jeżeli chcemy coś w tej kwestii zrobić. No, ostatnio się udało odpalić kolejny laser. Może dzisiaj uda się jeszcze jeden laserek odpalić. Sporo już ich mamy. Ale najpierw, o, może tamten laser. Jeżeli byśmy chcieli te panele porobić, to bardzo możliwe, że tamta puszka żółta wysunie nam kolejny laser, który zasili tajemnicze urządzenie na szczycie góry. To już znamy, nie? Tutaj są panele połączone kabelkami, no ale musimy znaleźć. O, tu jest jakiś punkt zaczepienia, tylko czy to jest związane z tymi panelami, czy to jednak będzie jakiś osobny obszar? Zobaczmy sobie. Jest panel aktywny. I chyba tak, i chyba te panele będą połączone z tymi panelami na górze, także robimy dzisiaj to. No, na początek bardzo intuicyjne. Musimy omijać cienie gałęzi drzew. O, coś takiego. Mamy kolejny panel. No, znowu prosta sprawa. Tylko jakieś takie. O, nie, to nie jest prosta sprawa, bo staliśmy za blisko i mój cień przesłonił mi tutaj panel. A ponieważ mamy się skupiać na cieniach, no to lepiej, żeby nasz cień tutaj nie przeszkadzał. No, na razie łatwo idzie. No dobra, to już takie łatwe nie jest. Jeżeli nie możemy czegoś rozwiązać, to trzeba szukać rozwiązania w pobliżu. Najprawdopodobniej musimy otworzyć te drzwi, żeby słońce się tutaj dostało i utworzyło nam właściwy cień. Tak, i już widać, że to będzie w porządku. Zejdę sobie tam na dół. Na razie wszystko easy. Na pewno easy, na pewno. Prosta trasa, tutaj naokoło. Otoczymy sobie. Nie, co? Chwilka, chwilka, coś źle zrobiłem. A, bo tu jest cień. O nie, szybko. Dobra, tam w rogu był jeszcze cień. Musiałem go zahaczyć. Jest dobrze. I kolejny panel. Okej, mamy dodatkowe cienie i to bardzo dużo cieni. Ale to są takie cienie. Te dodatkowe cienie to są cienie od tych krat, prętów, czy co to takiego jest. Do tej pory musieliśmy omijać cieni związanych, spowodowanych przez gałęzie drzew, czyli pewnie musimy się na tym skupić cały czas, czyli pręty krat sobie omijamy, znaczy nie omijamy, tylko olewamy, a omijamy cienie
drzew wyszło, w ogóle te cienie drzew troszkę takie łapy przypominają jakby. Nie wiem, czy to efekt zamierzony, czy nie, ale biorąc pod uwagę różne motywy artystyczne w tej gierce, to bardzo możliwe, że efekt zamierzony. Dobra, trzymamy się cały czas tej samej zasady, czyli omijamy cienie gałęzi, czyli byłoby coś takiego, bo te linie proste takie to są zapewne cienie krat, czyli musielibyśmy zrobić coś na tej zasadzie, poszło. Mamy przejście dalej, bardzo dobrze, tu taki podwójny kabel, czyli jeden nam chyba otworzył to przejście, a drugi zasilił panel. Najprawdopodobniej. Dobra, co my tu mamy? No, wygląda to na kraty cały czas. Kraty wiemy, że mamy omijać, a te grube elementy... to są jakieś takie gałęzie, które chyba odpadły tutaj z tych drzew. No, zobaczmy, czy to dałoby radę na takiej zasadzie zrobić. Czyli tak... tutaj na pewno jest bezpiecznie. Tutaj przecinamy kratę. No, kratę możemy przeciąć. I teraz tak, tutaj przecinamy kraty, tutaj chyba przecinam kratę, tu możemy iść, tu idzie, dobrze, tu idziemy po kratach i tutaj wyszło, easy. Na razie wszystko proste, intuicyjne, tutaj, dobra, dalej, są kraty, to grube, to też jest pręt, to nie jest... Aha, ale tego tutaj nie widać. Zaraz. To grube... To nie jest pręt. To jest to. Czyli gałąź. Gałęzie omijamy, pręty olewamy. Czyli musielibyśmy tutaj po prętach... Tutaj po prętach coś takiego? Nie. Dobra, to może być bardziej skomplikowane. Czyli musiałem gdzieś przeciąć gałąź. Zaraz. Gdzie ja przeciąłem gałąź? Tu chyba przeciąłem gałąź, bo to jest skośne. Pręty nie są skośne. Czyli musielibyśmy... Tu jest pręt, tu jest gałąź. Dobra, zaczynają się problemy delikatne. Tu jest gałąź. Co tu? Okej. Dobra, to było podchwytliwe, nie powiem. Takich uproszczonych paneli to nie mieliśmy do tej pory. Dobra, czyli dalej pręty, ale teraz pręty są skośne tutaj. Linie proste, skośne to są pręty, czyli musimy... No tędy możemy sobie przejść na spokojnie. Mam nadzieję, że tak delikatnie zahaczyć to ja mogę tutaj. I teraz, jeżeli chcemy dostać się do wyjścia... Aha, nie, wyjście jest tutaj. A to znowu mogę coś tak oszukać? Nie mogę, bo to jest gałąź. Czyli jednak musimy iść naokoło. No, tu jest chyba gałąź, tak mi się wydaje. Jakoś tędy. Pręty. Chyba pręty. Tutaj. Easy. Czyli na razie zagadek logicznych nie ma. To są takie zagadki na spostrzegawczość, na skupienie uwagi. Chociaż zagadki logiczne jak najbardziej też są zagadkami na skupienie uwagi. Tutaj zauważcie. Tu się tworzy trasa. Czyli część panelu została przesłonięta, ale i tak widzimy trasę. Czyli jak to będzie? Gdzie jest wyjście w ogóle? Tam na dole, w prawym dolnym rogu jest wyjście. Nawet sobie możemy to zobaczyć tutaj, żeby było łatwiej. Czyli tak, idziemy trasą wyznaczoną przez światło. Dalej trzeba pociągnąć linię na górę i wyszło. Prosta sprawa. Tutaj podobna zasada widać, czyli jest oświetlenie na przeszkodach. Startujemy tu w tym miejscu. Okej. Czyli tak, idziemy w lewo. Idziemy w lewo, tutaj widać część tego łuku, który się utworzy tu, znaczy łuku, no to widać jakby to był łuk, ale tu będzie linia prosta. Później w prawo widać kontynuację z takim dzyndzlem, później idziemy dołem i wychodzimy lewo góra. Dobra, pamiętamy? Chyba pamiętamy, czyli coś takiego porobione. Kabel idzie dalej. A tutaj coś. No dobra.
punkt startowy wiadomy i teraz musimy znaleźć kontynuację. Tutaj będzie kontynuacja, zauważcie, na tym słupie. No dobra, czyli tak, w lewo, w dół, w lewo i teraz, no dobra, skoro widać to oświetlenie, więc będziemy sobie szli tak, jak ta linia pokazuje, czyli idziemy na dół, w lewo, na dół, w lewo, teraz dwa razy do góry, w prawo, do góry i tu już widać kontynuację, poszło. O, tam widać, zauważcie, jakiś wzorek też. No tutaj też widać coś. Tutaj coś widać, kropkę, linię. Tam nie jestem pewien. Okej. Okay. No i teraz tu. Coś tu z boku jest. Jakby to musiało być? Tutaj widać jest punkt startowy. Nie. Tu jest jakiś problem. Aha, ten panel jest przekrzywiony, zauważcie. Tak jakby został kopnięty. Czyli tak naprawdę musimy uwzględnić pewne przesunięcie, bo widać, że na przykład ten ślad świetlny, on tutaj w żaden sposób nie wejdzie już, no nie? Zwłaszcza, że tu jest linia jeszcze gdzieś przeciągnięta. Czyli podejrzewam, że punkt startowy będzie jednak tutaj. Przesunięcie o 2. Czyli w lewo, tak jak nam pokazuje na panelu to oświetlenie, w dół, w prawo. Widać, że linia ciągnie się jeszcze tam dalej w lewo. Teraz patrzymy na oświetlenie z lewej strony na tej przeszkodzie, czyli góra, lewo, góra, prawo. I teraz znowu patrzymy na oświetlenie przy panelu. Czyli gdzieś to jeszcze idzie dalej, teraz dopiero w górę. Robi się coś takiego i do końca wyszło. Dobra. Się od razu ten kabel nie zaświecił. Myślałem, że jakiś błąd. Ale jest wszystko w porządku. Tutaj widać. No dobra. Panel kopnięty nie jest, tak jak ten poprzedni. Początek widać. Teraz pytanie, gdzie jest kontynuacja? Gdzie jest w ogóle słońce? Jakoś tutaj. Aha, no to pewnie... Nie? Coś tu musiało przeszkodzić. Tutaj mamy kontynuację. Tutaj przeszkodziło, coś ostrość nie łapie. Pytanie, czy możemy z daleka to robić, tak żeby było prościej. Gdzie jest w ogóle zakończenie? Zakończenie jest w prawym górnym rogu. Czyli tak, zaczynamy sobie stąd. Teraz kontynuacja jest gdzieś chyba tutaj, nie, tutaj. Nie, tutaj nie może być, bo później będziemy skręcać w lewo i byłoby zderzenie. Czyli musi być do tego miejsca. Dwa w dół, w lewo, dwa w dół, zawijas i prosto do góry wyszło. No na razie prosto to idzie. Na razie nie ma skomplikowanych zagadek. Znowu jakiś taki przekrzywiony panel. A skoro przekrzywiony, tutaj widzę na kamulcu jest jakiś ślad. Na kamulcu jest jakiś ślad, który prowadzi sobie gdzieś tutaj dołem, jakoś tak. I teraz co dalej? Co dalej? Okej. Coś jeszcze gdzieś musiało zostać oświetlone, ale raczej nie drzewo, takie niezbyt jednolite. Coś tu gdzieś musi być jeszcze. Co tutaj coś? Ta, chyba coś na kamieniu jest. Jest na kamieniu, dobra. Oświetla z góry, tylko pod takim dziwnym kątem. No to w takim razie pomalutku. Cały dół będzie zapełniony, bo to będzie lewo 1, później góra 1 i później lewo 2, czyli dochodzimy do samego końca. Robimy mały zawijas, góra 1, znowu góra 1, chociaż to jest takie duże, ale skoro później jest jeszcze w prawo i o jedno do góry, to muszą tutaj być skoki takie pojedyncze, czyli coś takiego, tu, o jeden, góra, poszło, tutaj mamy porobione i teraz gdzie poszedł kabelek, tutaj chyba.
Mamy kabelek i teraz... Dobra, kolejny kopnięty jest i tutaj widać tworzy się układ. Tutaj stworzył się układ, kropka jest w porządku. Normalnie panel byłby na miejscu tych desek. Teraz pytanie, jak my mamy tutaj zacząć. W prawo jakbyśmy poszli, to by wyszło coś takiego. Coś takiego. Nie, coś tu nie wychodzi. To inaczej, nie w prawo, tylko w górę, jakbyśmy poszli. Tutaj tworzy się łuk. Teraz jak to idzie tutaj? Tak jakoś? Tak, 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 tak. Dobra, mamy to. Mamy to. Tutaj kabelek. Jest kolejna zagadka. I widać układ z lewej strony, mimo że panel nie jest kopnięty. Ale tak jakoś wyszło. I teraz pytanie, jak to będzie? Start mamy na pewno tutaj. No i teraz jakbyśmy chcieli iść w prawo, to nie możemy iść bardziej w dół. Ta środkowa deska, ona została trochę opuszczona. Czyli każda z tych linii, takich intuicyjnych, tak naprawdę musi być podniesiona do góry. Czyli ok, na samym dole widać mamy linię. I teraz musielibyśmy iść jeszcze dalej. Tylko teraz pytanie, chyba do samego końca, nie? Tak, do samego końca. Tutaj jest zawijas. I teraz znowu wchodzimy na tę środkową deskę. Musimy wziąć pod uwagę ten wzorek, który idzie w takowy sposób, tak? Nie, 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 tak. Nie, chwila, tutaj to będzie. To będzie jakoś tu? Chyba tak. Nie, zaraz, coś mi tutaj nie pasuje. Nie, dobra, będzie tak. Tutaj, tutaj jest linia prosta. Idzie dalej, tutaj mamy zawijas i chyba coś takiego. Poszło. Poszło, easy. I teraz gdzie ten kabel dalej się ciągnie? Gdzieś tam. O, chyba tutaj coś się świeci. Tutaj wszystko porobione, tak? Tutaj się coś świeci, idziemy za kablem i... I jest panel. Mamy panel. Okej. Okay. No to wygląda tak, jakbyśmy po tym cieniu mieli iść dla odmiany, czyli coś w ten deseń. I do wyjścia. Tak jest. Kolejny panel. Ta, znowu za cieniem. Czyli jakby wchodzimy na taki etap, że nie musimy, znaczy, że nie mamy cieni omijać, tylko wręcz przeciwnie. Cienie wyznaczają nam prawidłową trasę, chyba jakoś tak. Tak jest. I teraz tak, kabelek idzie... Gdzie on teraz idzie? Ej, on się gdzieś w ziemię zakopał. Zaraz, zaraz, zaraz. Chyba straciłem... Straciłem... O, tutaj coś jest. Mamy to, mamy kontynuację. Panel aktywny i teraz intuicyjnie jak to będzie? Chyba jakoś tak... No, chciałoby się zrobić coś takiego. Wyszło. Ten kabel idzie tu. Tutaj mamy kontynuację. Aha. Już coś bardziej skomplikowanego. Dobra. Zaczynamy od środka. Na pewno nie w prawo, bo tutaj jest koniec gałązki, tu jest koniec gałązki. W lewo kończą się gałązki. Jedynie tutaj jakoś możemy iść. Chociaż też nie bardzo. Nie, tędy. Tędy bardziej. Chyba dołem. Chyba tutaj. Chyba tutaj. Poszło. Poszło i teraz kabel się ciągnie tu, do tego panelu. No i... Takie grube gałęzie. O, tu jest przerwane. No ale chyba coś w ten deseń. Nope.
Dobra, nie może być przerwane, czyli jak? Czyli w takim razie tu idziemy na pewno dobrze, tu idziemy dobrze. Nie, nie idziemy dobrze, dobra. Takie uproszczone. Uproszczone, dobra, poszło. Dobra, tam gdzieś idzie kabel. Gdzieś tam idzie kabel za skałę? Nie, może tu gdzieś by przeszedł. Chwila, chwila, chwila. Jak to będzie? Tam są jeszcze jakieś linie, ale. A, zobaczmy. Aha, tutaj może trzeba to otworzyć jeszcze raz. W ogóle nie dostrzegam dzisiaj żadnych linii terenowych, to jest takie dosyć smutne. Jeszcze raz wejdźmy sobie tutaj zobaczyć. Czy gdzieś nie ominąłem jakiegoś panelu? No, może tutaj jest gdzieś przejście schowane, ale chyba nie. Nie, tu już nic takiego nie było. Tędy szliśmy, wszystko robiliśmy. No, tu są jakieś linie, ale niezasilone. Niezasilone panelami. Nie, to jest linia właściwa, ona gdzieś prowadzi już tam do tego. Do lasera. Nie, 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 nie. Chyba tutaj jesteśmy za wcześnie. Wydaje mi się, że coś pominąłem ważnego. Tutaj jakby będzie linia do utworzenia, ale na razie to raczej niemożliwe. Tutaj też coś widać, jakby miało iść. Tutaj po linii może coś się utworzy. A może to jest zupełnie inny obszar od innego, od innych paneli? Nie, chodźmy stąd. Coś mi tu nie pasuje jednak. Rozejrzyjmy się jeszcze. Coś musiałem tutaj stracić z oczu. Nie, tutaj wszystko ładnie porobione. Trzymajmy się może lewej strony. Może jakiś panel jeszcze gdzieś tutaj był. Nie, tutaj wszystko porobiliśmy. Niby ten kabel prowadził gdzieś tam w lewo, ale. Nic takiego nie widzę. O, tutaj coś jest. Tu można wejść. Tu można wejść. Czy tu jest coś ciekawego? Jest dyktafon. Dobra, odpalimy sobie dyktafon. Ale In a tutaj nie sense, ma what paneli. modern physics is to the history of Western thought, Zen is to the development of the Eastern Tutaj movement. nie ma paneli. Ultimate refinement of more than 2,000 No years nie, of tu jest ogólnie physics, koniec debate, już. discussion, Hamulce, and critical dalej nie thought. przejdziemy. Yet the Czyli difference between the jednak two chyba is how trzeba both come iść out. Whereas albo tym physics, przejściem, które sobie interestingly, goes otworzyliśmy, on in jednak na te theories, obszary, concepts, and albo frameworks. gdzieś tutaj dalej, w te Zen values lasy. only the concrete and the simple. Zen wants facts, not in the A tu Western się coś sense of things otworzyło. that are measurable and numerical. A tu jest ten Are in laser, fact ale to jakiś abstractions. inny laser, a nie Whereas tamten, który living, widzieliśmy na immediate, górze. No dobra. intangible. Czyli tam są jednak To obszary approach to takie inne understanding is panelowe. not to theorize. No to w Because it takim razie dzisiaj recognizes taki that krótki odcinek nam previously accumulated wyszedł. Co my tu ideas and mamy? knowledge, in other words, myths Chyba and ostatnia concepts, zagadka do lack rozwiązania. direct perception of reality. No, wygląda Therefore, na to, Zen że. adopts an unusual approach. Its build-up involves Dobra, z language. prawej strony mamy omijać cienie, Any a z method, lewej even if it strony turns mamy out to be iść po incorrect, cieniach, czyli jakby is połączenie first tych motywów, z którymi impacted mieliśmy dzisiaj do and merits czynienia. perfected. Tutaj sobie The way omijamy, Zen dochodzimy uses do language połowy, is wchodzimy always w going cienie, beyond, idziemy po cieniach. beyond concepts I to teraz reality. tak. No tutaj by się David chciało Bohm, dojść znowu 1996. do prawego obszaru, ominąć sobie cienie, wejść do lewego, idziemy po cieniach i chyba dobrze, bo słyszę dźwięki. Tak jest, dźwięki wysuwającego się lasera. Proste to dzisiaj było. To był chyba jeszcze prostszy etap od tego, niż mieliśmy tam, wiecie, z tymi. Co te okiennice, czy jak to tam zwać, sobie otwieraliśmy. Tam trzeba było bardziej pokombinować, zwłaszcza w poszukiwaniu linii. Chyba, że tutaj też mieliśmy jakieś linie i ja je przegapiałem. Dobra, laser. Tak czy inaczej, laser odpalony. No i to trzeba będzie jeszcze gdzieś się tu pokręcić chyba. Jakieś zagadki porobić. Chociaż nie, będziemy się trzymać chyba tej zasady. Jeden odcinek, jeden laser.
dobrze idzie, bo się gdzieś tutaj zaraz zapędzę, zacznę coś robić, okaże się, że zaczniemy robić jakąś linię panelową, taką długą i odcinek się wydłuży z kolei do 2 godzin. Ale zobaczcie, jak ładnie tutaj już jest. Ile mamy tych promieni? 3-6 promieni już. No dobra, ale może jakieś linie chociażbyśmy sobie wypatrzyli tutaj. Jak to wygląda? Może nie będziemy robić paneli, tylko się porozglądamy jeszcze za jakimiś liniami. Tam byliśmy, tam była ta góra, były te zalane przejścia, pamiętacie? Między innymi. Tam widać jakąś puszkę, tutaj widać puszkę. Ale linii żadnej nie dostrzegam. O, jest obelisk, zobaczmy, czy tutaj mamy jakieś linie oznaczone. Czy coś w okolicach się udało znaleźć? Nie, to jest taki pusty obelisk. To może tutaj gdzieś linię znajdziemy? Oho, oho, tu widzę panel, ale olać panel. Olać, o, tutaj widać kropę. Ale to nie z tego miejsca. A, widać chyba motywy tetrisowe. No to umiemy robić. No tu jest na pewno kropka, ale to też z innego miejsca. Tutaj elementy, które trzeba rozdzielać, proste, od razu widać do zrobienia. Ale może tutaj sobie pójdziemy w następnym odcinku, porobimy. Może tu coś z góry zaobserwujemy, zobaczmy. O, tutaj jakby jakieś takie linie. O, widzę kropę, tutaj będzie coś. Jest, mamy coś. Nie, dobra, musimy to jakoś sprytnie chyba... Ta, coś tu będzie, patrzcie, 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 patrzcie. Coś tu się połączy, spróbujmy tak. Jest linia. I czy to wpadnie do tego... Tak, mamy. Mamy, ujawniły się również przy okazji linie wyblakłe, czyli kształty, których mamy szukać gdzieś tutaj w okolicach. No dobra. To pochodźmy sobie jeszcze troszeczkę w tym odcinku. Może coś się tu uda zaobserwować. Może coś gdzieś wypatrzymy. Chodźmy tu. Czy tu gdzieś jeszcze mogłaby się utworzyć linia? Tu jest taka kropa jakby. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Jest? Nie widzę linii. Pewnie na jednej ściance się pojawiła. Dołem, damy radę puścić dołem, damy radę. Nie, jest, 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 jest. Tam się pojawiła, ale to ta dolna się pojawiła. Możliwe, że ta górna pojawiła się gdzieś na samym dole? Nie, tu się pojawiło. A nie, dobrze, górna i dolna, po prostu na tej ściance. A to, co zrobiliśmy tutaj, to jest przecież ten zawijas na tej ściance. Dobra, wszystko się zgadza. No, czyli jakieś linie już się udało znaleźć. Pokręćmy się jeszcze tutaj. Po tych skałach. Może coś będzie. Czy coś tu się uda zaobserwować? Szczególnego. Dobra, wejdę sobie gdzieś wyżej na te skały. O, tu jakby taka kropa się tworzy. Nie, chyba przesadzam. Ale tu jest łuk jakby. Ale nie, no to musiałaby być kropka tego samego koloru jak ta linia. Nie, to będzie jakaś linia widoczna gdzieś z góry do zrobienia. Były takie motywy w tej gierce. A może tu sobie gdzieś wejdziemy na te skały? Dałoby radę. Młyn. Młyn, bardzo interesujący obiekt. No, też go sobie rozpracujemy. Znaczy, w młynie nie będzie ciągu paneli chyba do rozwiązania, chociaż może... Znaczy, może jakiś tam ciąg paneli był, ale to nie było związane z tego, co pamiętam, z laserem. Tam będzie coś innego, fajnego. Tutaj jest świątynia z tajemniczych złotych miast i laser, który już odpaliliśmy. Wszystko ładnie widać. Tu sobie wejdziemy. Tu jest ta pucha, którą widzieliśmy z daleka. Może tu się uda coś odpalić, jakąś linię. A, tu będą nowe motywy. Coś takiego. No, tego jeszcze nie mieliśmy, czyli możliwe, że tutaj będą panele uczące odnośnie tego symbolu. Może sobie to porobimy w następnym odcinku. Na razie jeszcze chciałbym znaleźć jakąś linię gdzieś tutaj. No tutaj widać to, ale to jeszcze gorsza, jeszcze gorszy kąt niż mieliśmy tam. No ciekawe, to jest jakby taki...
Nie, gdzieś wyżej pewnie trzeba będzie stać. O, tam chyba panelik widać, widzicie, na dachu. Czyli na ten dach będzie można wejść i możliwe, że z dachu zrobimy tę kropę, tę linię. Ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyśmy po tych obszarach teraz chodzili, skoro są związane z innymi panelami. Jeszcze może sobie gdzieś tutaj pochodzę i wypatrzę linię. O, może z tego miejsca. Patrzcie, jak to fajnie widać wszystko. Ale linii nie widać. O, tam coś jest. Kropa. Ale to też z innego miejsca to trzeba będzie porobić. A tu jest takie drzewo. Jak z ringu. Oglądaliście ring? Tam było takie drzewo fajne, tajemnicze. Coś takiego to przypomina. Nie, to są wszystko obszary chyba związane z tymi panelami tutaj, które będą. Ale tu bym sobie jeszcze wszedł. Może gdzieś tutaj dyktafonik. No, zsunąć się raczej nie możemy z tego miejsca. Tu jest laser, który odpalaliśmy. Wydaje mi się, że w związku z tą świątynią tam prawie wszystkie linie nam się udało znaleźć na obelisku. Taka jedna zawijana była ominięta i jedna taka prosta jakby. Ale ta prosta, którą ominęliśmy, to może być ten motyw, który mijaliśmy, jak chodziliśmy po tych murkach. Czyli jak będziemy pływać statkiem, to tutaj pewnie jakąś linię prostą zrobimy. Tylko jeszcze tam taki zawijas dziwaczny był. Musiałem go gdzieś ominąć. O, tu jest listek. Jeden listek na drzewie. No, to czy możliwe, że dwa listki na jednej gałęzi. Pytanie, czy to jest jakiś symbol. Tutaj pustynia. Tutaj drzewo, które próbuje jakoś na nowo może odżyć. I pojawia się listek nadziei. Nie wiem. Dobra. Chyba nie ma co na siłę tutaj chodzić i szukać tych linii. Kilka się udało znaleźć, zaznaczyć. Odpaliliśmy kolejny laser. Myślę, że jest fajnie. No i w następnym odcinku albo sobie porobimy to miejsce, czyli mielibyśmy nowy symbol do opanowania, albo może te zagadki dźwiękowe, co? Nie spieszy mi się za bardzo do nich, ale jest kilka osób, już mi dawały znać, że nie mogą się doczekać, kiedy Procek będzie się męczył z zagadkami dźwiękowymi. Jeżeli chcielibyśmy porobić zagadki dźwiękowe sobie tak dla odmiany, czyli no taki zupełnie inny rodzaj paneli, to zagadki dźwiękowe, czyli odgłos ptasiora, to mieliśmy niedawno, pamiętacie? Gdzie to było? O, zaraz musiałbym się stąd wydostać. Przejdę sobie z powrotem przez ten most. To mieliśmy dosyć blisko, chyba gdzieś tutaj. To były te motywy, gdzie mieliśmy tak dużo linii na schodach, nie? Do ogarnięcia. Chwilka. No moglibyśmy tam sobie podejść. Tylko zaraz. Tu była ta twierdza, tutaj gdzieś. Tylko po drugiej stronie, nie? Tam chyba były motywy z ptasiorami. Nagranymi, bo to były dźwięki, które szły z głośników. O, tu się całkiem niedawno bawiliśmy. Też odpaliliśmy sobie laser. O, tu ładnie porobiliśmy obelisk. Tu było dużo linii do odkrycia i tu były te lasy takie z tymi dźwiękami. A tu w ogóle? Tu jest chyba dyktafon. Ja go ominąłem ostatnio chyba, co? Dobra, odpalmy go jeszcze dzisiaj. The glass is transparent. The wine transparent. Motywy z winem były... Jak mieliśmy te motywy tetrisowe, pamiętacie? Sahib and Abad, circa 990. Okej. Okay. Arabskie klimaty. Te linie też zaznaczyliśmy, pamiętacie? Ta system mówi, że już została porobiona. Dobra. W następnym odcinku w takim razie Procek się będzie męczył, czyli będziemy szukać paneli dźwiękowych. One gdzieś tutaj były. Były te dźwięki ptasiora, jak sobie tutaj szliśmy, nie? No dobra. A jeżeli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie.